wygląda śniadanie. Składa się z mąki, zapewne pocukrzonej, zaraz sprawdzę. I takiego twardego suchara. Na poprzednim statku nawet nie chodziłam na śniadanie, bo wiedziałam, że coś takiego jest. Mąka z cukrem, dlatego się nie daje dzieciom tam albo do rzeki pójdzie. Sam cukier, same węgle. Dopóki starczy mi jedzenia, to nie będę tego jadła. Mam moje jajka. Powinnam dać radę te 8 dni. Pierwszy dzień na Łodzi. I tutaj jest całkiem inaczej, bo trzeba pokazać bilet. I na ten bilet wydają jedzenie. Załoga oczywiście dostaje kurczaka. Zwykły człowiek, takie coś. Dwie kategorie człowieka to są. I dziwne, bo nie ma lusterka, także będę cały czas bez lusterka, niepoczesana. Na tamty było lusterko przynajmniej. Szkoda. Bo tak jest ogólnie lepiej. Tak będzie wyglądało moje śniadanie. Potłuczone jajka w pierwszej kolejności, bo szybko się popsują, jak ciepło dojdzie. Mam jeszcze trochę masła. Pół pomidora, reszta do obiadu. A to zostawię. To jest tak suche, że jak mi zabraknie żarcia, to będę jadła, bo na razie pierdzielę. Oczywiście swoja sól. Obiad powinien być lepszy. Zobaczymy, co będzie na kolację. Mam nadzieję, że nie ta mąka. Hamak wytrzymał noc, ale było mega zimno. Także ubierzcie się na takie trasy. I pokażę moje patenty, jakie tu stosuję. To, żeby się trzymało. Miałam takie plastikowe do zaciągania. Nie wiem, jak to się nazywa. Ale zginęły. Musiałam coś takiego podwiązać. Bo prąd stąd prowadzę, a w dzień nie ma prądu! Tylko w nocy włączają, także muszę oszczędzać. Co prawda pisze, żeby nie prać. No lawar, ale ja to mam gdzieś, bo mam pranie. I tu moje prańko już wisi. Pokażę wam patent, jaki stosuję. Żeby nie musieć wozić z sobą klamerek, czy takich rzeczy. Aś tu się boję, że mnie zmuchnie. Robicie dwie linki i zawijacie. To idzie tak fajnie zrobić na szybko nawet, z dziećmi kiedyś robią. I sobie podwieszacie pranie, nie zwieje wam i fajnie się suszy. Taki patent sobie wymyśliłam. Zabrałam za mało proszku do prania. Ja byłam przygotowana na 3 dni, a płynę 7 czy 8. I taki widoczek się ma. I nie wiem, czemu on się bardzo trzyma tego brzegu. Tak wyglądają kibelki, nie wrzuca się papieru. Okropnie w środku, ale ta woda to ona jest pompowana z rzeki, dlatego ona będzie brązowa. Ogólnie nie ma źle, nie śmierdzi. Do góry jest prysznic, taki na kurek się odkręca. I tutaj się spuszcza wodę, pokażę. I woda idzie naprawdę z rzeki, to widać, pokażę. Gdzie? Ale po południu jest ciepła w prysznicu. Tutaj w tej blaszce to jest taka sauna. A powiesili worki, żeby papieru nie wrzucać do kibla i potem je osuwają. No i w nocy jest tu światło. Na Eduardo nie było światła, a tu jest w kiblach. I są wieszaki, także pełny wypas. Ale jest bardzo gorąco, bo to wszystko blacha i się nagrzewa. A jest 9 rano i normalnie już człowiek ledwo zipie. A zagadałam wczoraj do kapitana i pytam się go, czy na takie jednostki trzeba specjalne uprawnienia i mówi nie, jedno uprawnienie i on pływa na takiej wielkiej barce, ale może również pływać na innych, mniejszych i pływał. 15 lat ma już doświadczenia, mi opowiadał, a oni nie mają tam nic elektroniki, żadnych pomiarów, żadnych jakichś radarów, nic. Normalnie tylko kółko i kręcą. Ale mówił mi, bo pytałam, czy te rzeki są preparowane pod tego typu transport wodny i powiedział, że tak, że chyba przekopywali je, żeby oni mogli pływać. No tak zrozumiałam, bo normalnie tak jak Ren niemiecki jest zrobiony pod to, czy Mierzeja Wiślańska, to jest olbrzymie co płynie, ale płynie bardzo wolno. Ja teraz jestem na tej samej rzece, na której płynęłam z Jurmigas. Myślę, że zboczy potem, ale na razie cały czas płynę tą samą drogą. Ja mam w ogóle zmniejszoną partię. Miejscowi dostają większą, bo nie chcę. Bo oni całą tonę dostają ryżu. To
to są brandanosy, to jest soczewica, której nie wiem, i dużo cebuli, ale jest też i pomidor, i troszkę kurczaka, także mam co nieco mięsa. To można jeść, bo to ma taki błonnik mało przyswajalny. Chciałam, żeby mi więcej tego dało, ale tam nie miał. I ryżu dało, ale tylko troszkę. Także jak nie macie problemu z węglami, to tutaj będziecie żyć, bo tych węgli dostaniecie sporo. Ja nie jem węgli, mam zagwozdkę. To znaczy nie dojadam, to znaczy ja mam jeszcze swoje jedzenie, dopóki będę miała swoje, to będę unikać węgli. Jak mi się skończy, no to nie będę miała wyjścia. Nie wiem ile jest stopni przed chwilą, leżałam tam na tej blaszce i się smożyłam. Myślę, że jest tak gdzieś 46 odczuwalne. Piję dużo. Zmarkują. Obiad jeszcze stoi, nie zjadłam. Będę dopiero o 4 szam pić, albo 3 zobaczę. I to jest jedyna możliwość, że widzę się. Ta kamera. I polecam wam Movistar, bo działa. No nie idealnie, ale jest jakiś kontekst z światem. A czas spędzam na szyciu i reperowaniu ciucha. I mam nadzieję, że dzisiaj coś posiedzę nad filmikami, ale w tej temperaturze nawet nie rozkładam komputera, bo normalnie skapituluję zaraz. Nie ma sensu. A z tyłu widzę, że sen chyba pójdzie. Pranie zrobiłam. Poce się. No bo siedziałam tam na słońcu i korzystałam. Mam to gdzieś. Wszyscy siedzą w cieniu, ja wyłażę na słońce. Będę nadawać. To będzie długi filmik. Po życiu na Amazonce, a raczej na Marce. Henry numer 6. A my odbijamy czy przybijamy? Parkujemy w każdym bądź razie, zaraz pykniemy go. A ten jest mniejszy ten Henry. Albo taki sam, nie mniejszy. Dymi. A nie przeszkadza, to ja jestem na tym pokładzie, gdzie Dymi jest ok. A oni będą przeładowywać. I na górze, patrzcie, stoją samochody, na samej górze. Także tak instrukcja wytrzymuje co nieco. To idę naprzód zobaczyć, ludzie tam jest sporo. I psa mają, wszystko płynie. I ten Henry chyba płynie do Iquitos. I patrzcie, ile tam ten smyczy samochodu, wszystko płynie. A to jest Henry. Mniejsza jednostka, a to jest moja. Także jest różnica. I oni konstrukcje nawet, takie żelastwo smyczą. Przestałam się martwić, że utkniemy gdzieś na bieliźnie, bo jest jeszcze taki bołcik, który smyczą tutaj. Nie wiem, czy go będą odpalać, czy po prostu tak smyczą, żeby go przewieźć gdzieś. Ale nie ma źle, jak utkniemy, to sobie myślę, na tym się wydostanę jakoś. No bo jak taki siądzie na mieliźnie, to nie wiem, co go wytarga. Chyba nic. A ustawiłam się już do Thelma psa, ale widzę, że słońce ucieka i dzwonili właśnie na jedzenie. Znaczy słońce nie fajnie się chowie. Tam za chmury widzicie, nie będzie fajnie. Słońce tutaj to w 5 sekund i znika. Tak to ma się w tych krajach blisko równika, że słońce bardzo szybko zachodzi i wschodzi. Ale nie będzie dzisiaj fajnego niestety. Chociaż dość dobrze to wygląda na kamerze. Moja kamera przyciemnia troszkę. A nie umiem nawet przestawić, bo sobie pokleiłam. I to już chyba koniec, bo więcej nie będzie. Także dobre jedzonko na kolację mam.
jest na tyle zimno, że mi stężało masło. I ogólnie bardzo źle się tu śpi. Wieje czasem. Jest zimno. Dlatego jestem ubrana. Mam pod spodem jeszcze getry. Pokażę. Wieczorem strasznie na tej trasie piją komary. Musicie mieć ciepłe ciuchy. Ja dzisiaj nawet myślałam, żeby zimową kurtkę ubrać, bo mi tak zimno było. Śniadanie drugiego dnia nie różni się niczym od tego z pierwszego. Suchar, którego nie jem. Zapewne kury dostaną na koniec, bo zbieram, bo ja jestem homie, zbieram. I oczywiście kosztujemy dzisiejszą awienę, czyli mąkę słodką. Cukier z mąką. A mam awokado, ale to normalnie psuje mi się, muszę jeść. Chciałam, że dłużej wytrzyma. Tu od tego się psuje. I drugie też tak już wygląda. I odkryłam potłuczone jajka, nie wiem jak to się stało. Ale tutaj, na tym statku cały czas są drgania. Pokażę, na budzie. Jak drgano są. Ja dzisiaj siedzę przed komputerem i te drgania przechodzą. I masło jeszcze się trzyma, nie zjączało. I nogi było chłodno, bo konsystencję zmieniło. Także będę to jeść jakoś przetrwam te 8 dni. Schudnę. Rano coś koło pół do 8, 7 jest śniadanie. Tak jak pokazuję. Potem o pół do 12 jest obiad. I wieczorem wczoraj też późno, coś koło 6. Ale ja nie wiem, czy to z powodu rozładunku. Bo coś koło 6 była kolacja. I była supa, jak jest supa, to jest ok. Ale czasem na kolację mają też spaghetti czy coś takiego. No to wpada. Na szczęście jeszcze mam żarcie, a myślę, że oni gdzieś będą dobijać do jakiegoś większego portu, to się opóźni. I patrzę, banan już znowu kijowo. Bo to się tak psuje w tych temperaturach, że nie ma nawet sensu jakoś więcej brać, wiecie? Zwłaszcza owoce i warzywa. Lata. I tutaj jest kupy cieplej niż w Iquitos. W Iquitos zrobiło się ciepło tak gdzieś około 9, a tutaj parówa już jest od 7-8. Szczółka lubi moją kamerę, widzę właśnie. Movistar działa na pewno lepiej na rzece niż Claro, bo jest przynajmniej zasięg. Ale to jest taki zasięg, że nic nie działa, patrzy. Tu mam włączone i kompletne zero. Nie odpala nic. Odpali pierwsza strona, ale żeby coś konkretnie poszukać, bo chcę ludziom odpowiedzieć, zapomnijcie. Bardzo kiepsko działa. Teraz pisałam do Manu. Znaczy jest przynajmniej jakiś kontakt, bo Claro nie było kompletnie nic. Także jak płyniecie, to weźcie sobie Movistar, ale na jakiś super zasięg bym nie liczyła. To będą raczej miejscowi sprzedawcy. Ciekawe, co będą sprzedawać, ale ja potrzebuję wody, nawet nie widzę, żeby mieli jakieś poważne ilości. Jedna wskoczyła, a reszta nie dała rady. Stanęliśmy, pan mówi, że godzinę mam. Także ufam, że mam. Wie, że poszłam. Musiałam się tam spiąć po tej drapce. No i teraz zobaczymy, co tu mają w tej budzie, bo do miasta daleko. Ja już kupiłam za 6 soli wodę, ale taka dziwnie zakręcona. Na sam koniec będę piła. Zobaczę, co tu mają. Zboże tu suszą. Ja nic na kamerze nie widzę, bo tak słońce blenduje. Ludzie coś kupowali, nie wiem co tu mają. Ha, tu kupowali? A, bo tu mają papier toaletowy, ale nic więcej. Ola! Ach, tu mają takie rzeczy. Aha, Ola! A, tu ten zakład jest tu. Quanto vale da acqua? 6 soles. 6, okej. To ja już też kupiłam za 6. Gracias. A, okej. To ja tego. O, tu nie ma nic więcej. Także tak to wygląda. Z kibla możemy skorzystać. No tutaj ludzie się chyba dosiadać mogą. A nic więcej nie ma. Ani pomidory, ani nic. Chyba, że tam. O, nie widzę. Papier toaletowy, jak wam zabraknie, czy coś do prania. Proszek jeszcze mam. Myślę, że mi starczy do pukalpy. Resztkę mam. Straszliwa rozpadnie. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Musiała spojrzeć na mapie.
wiedzą, że barka przypłynie, no to by mogli tutaj coś lepszego zaoferować człowiekowi, ale zapomnijcie. To Peru to taka pożoga na całej linii. Niestety. Ale wodę mam, także dzień jeszcze dłużej przetrwam, bo jak mam 2,5 litra, to mi powinno styknąć, jeszcze mam 3. A potem myślę, że jeszcze jakiś postój będzie. Akurat Manu pisze i panika sieje, że kiedy oni będą wstawać, bo mi wody brakuje, bo mam jeszcze tylko 3 litry. A 1,5 na dzień piję spokojnie, jak nie więcej. Ludzie sobie normalnie chillują w wodzie, bo jest mega gorąco. Wyobraźcie sobie, że ja będę potem też wchodzić. Już też zeszłam te ekony. Prawie na czworaka. A to są panie, u których wodę kupiłam za 6, bardzo drogo. I one poszły tutaj na pokład. I wcale się nie opłacało tam iść do sklepiku, bo to sama cena. Także u pań była ta sama cena. I oni oczywiście masę słodkich napoi sprzedają. Bułę jak coś chce. Ludzie niechętni byli, bo tam widziałam, mieli tony buły. Już wiki to znakopione. Ładne panie schodzą. Puszczę je. I potem ja śmigam. Ja chleba nie kupuję, także na mnie zarobię jedynie na wodzie. Ale patrzcie, same Oro słodkie napoje to takie. I w pierwszej kolejności te kole ludzie kupowali, sprzedawali. Oni są uzależnieni od tego. Ci na statku. A dzieci non-stop z lizakami w gębie. Dzisiejszych czasem nie ma czegoś takiego, że ludzie głodują. Oni głodują z powodu złej jakości żywienia. Nie z powodu niedostatku żywienia. To żywienie takie sztuczne jest bardzo tanie i tutaj. I dzieci dostają je masowo. Jest przerąbane. Ja też muszę potem jakoś wlać. A na dole załadowana jest łódka kolejna. Jedną ciągniemy. Kontenery. I pokażę. Jeszcze samochód stoi. Też gaz. Widziałam bardzo dużo butli też wieźli. A to jest jakiś taki kontener ze chłodnią, też smyczą. Nie wiem, czy włączony, bo raczej nie. No, tak wygląda łódka, którą wieziemy tu. Taka speedboata. Ktoś kupił albo po prostu wiozą. Pan tam czeka. Ale pokazuję, gdzie jest pierwszy postój. Zrobiłam zaznacznik na mapach Maps.me, bo te mapy ostatnio się tak pogorszyły, nie wyznaczają w ogóle drogi. I tu jest to Rio Tapiche. Tutaj teraz jest postój, no ale tu jest taka mała wioska, nawet mi się nie opłaca iść, z tego co widzę. A wpłynęliśmy i płyniemy cały czas tym Rio Ucali. I bateria mi też się wykańcza, widzę. Będę musiała naładować w nocy. No i będziemy dalej do Pucallpy. Wodę mam, także nie ma źle. No fajnie, jakby tu gdzieś stanął, to tu by coś było, ale stoi, to jest kawał, żeby gdzieś szybko skoczyć. Chłopaki przyjeżdżały pozjeżdżać sobie na piachu. Ja się zacinam jak stara płyta. To chyba bez dętki mają jakieś takie rowery. Ten jeden jest mocny, się żegnał zanim zjedzie i się boi. Moi bracia też tak kiedyś się wyturniali, jeździli. Piachu, że im nie gorąco na tym piachu, bo naprawdę jest gorąco, jest środek dnia. A temu kółko spadło, teraz będzie montował. Nieźle są. We wszystkim wjeżdżają w butach z tym rowerem do tej rzeki. Nie masz tak głęboko. A woda jest ciepła, naprawdę taka letnia, jak w wannie.
wczoraj miałam z wojskiej roboty jogurt, a dzisiaj kiszkę, bo zostało mi trochę mleka i one już było takie nie ten teges i wlałam sobie je do takiego słoiczka po jogurcie. No i mam zjadłe mleczko i będę jeść, pycha, tutaj to Radrytas. Zapomnijcie, że coś takiego tutaj dostaniecie, jak sobie sam nie zrobicie. A mleko można dostać, Wikitos, wyczaiłam. Drogie, ale można z niego co nieco zrobić. Dobra. A to na dole też wypiję. Najlepsze probiotyki pod słońcem. Takie dziwactwo tu przyleciało, myślałam, że to ślimak. A to jest robactwo, to znaczy to jest jakaś taka odmiana ćmy. Patrzcie. Tam się przemieściło. Na tej wyspie wypasają krowy, czyli gdzieś musi być miejscowość. A delfinów musi tu być mnóstwo. Jak ja dzisiaj co najmniej 6 widziałam. Ale niestety są tak szybkie, że nie dam rady ich sfilmować. To jakaś taka jednostka oczywiście. Gaz smyczy. Przeogromna. Tam z tyłu idzie burza i próbuje nakręcić, ale nie chce się błyskać, a cały czas pioruny szły. Tu. Tutaj jest czysto, ale tutaj będzie sępić. Ale chyba uciekniemy. A z boku jest jakiś taki dopływ rzeki i tam widziałam delfiny. O, błyska się, widzicie? Ale jak idą pioruny, to byście nie chcieli widzieć. Bardzo dają. No. Będzie tam lało jak z cebra. Mam nadzieję, że nas nie chwyci, bo to tak nad nami. I śmiga bardzo dużo delfinów, jak tak burza idzie i zmiana pogody. Taki mam dzisiaj wschód słońca. W kamerze to trochę przyciemnia, także wygląda złoto. Normalnie jest dużo jaśniej. Nie wiem, czy coś słychać, bo motor tak idzie. Na dłuższą metę to tutaj bardzo ciężko cokolwiek robić. Prądu już nie ma. Bateria mi starcza na godzinę na komputerze, w dodatku grzeje się. Jest straszny odgłos, wczoraj jak padało, to w ogóle nic nie zrobicie. Przed nami cały czas płynie, taki wolny. Słyszycie, jakie one dźwięki wydają? Jeszcze jak do tego pada deszcz na blachę, to nie ma szans, żeby robić. To, co widzicie po bokach, to wszystko trzcina cukrowa rośnie. Czyli tu gdzieś ludzie mieszkają. Bo to nie jest naturalne, że ona od tak rośnie. A widzę, że rzeka tam wpada, to możliwe. Jak chodzicie po pokładzie, musicie uważać, że wczoraj prawie wyrżnęłam, jak chciałam nakręcić. Jak łażę tu i przyglądam się. O, z boku. Jest coś, że będą takie zawiasy, bo na mapie widziałam dużo zawiasów, że rzeka wpada. A w nocy było tak zimno, że wjechała kurtka zimowa. Inaczej bym zamarzła na serio. Mam wszystko na sobie, co mogłam ubrać i co mam ciepłego. Bo tak biało, jak zaczęło padać i wiatr zaczął wiać w środku, bardzo zimno się robiło. Olej kokosowy nie stężał, ale masło. Czyli musi być coś około 20 stopni albo mniej. Ale jak tylko wyjrzy słońce, to o 7 tu się robi taka paruwa, że ciężko wytrzymać. Także będę się rozbierać lada moment. I jak się płynie, to mija się takie wyspy cudrowe, tak jak to tu. Jedna się kończy, druga zaczyna, tego jest pełno na tej wodzie. Możliwe, że jak stan wody się podnosi, to one znikają i są te mielizny. A płynie się cały czas na czuja, oni nie mają żadnej elektroniki tam w środku. Po prostu wiedzą, gdzie płynąć. A rano coś tam mierzyli, wczoraj widziałam, zrobiłam zdjęcie, może wstawię. Chyba poziom wody. Myślałam, że łowią ryby, ale nie. Oni mówią, że mogę się przesiąść na inną łódkę, która płynie szybciej i za darmo. Także jem te swoje śniadanie. Dzisiaj nawet nie idę po tą Avienę i będę stąd zmykać. Ja nie wiem, czemu dzisiaj o 7 już ich tu ruszali z jedzeniem. Spoko, zobaczę, jak długo mi zejdzie, bo już mam dość. To już jest trzeci dzień, co płynę, jedno i to samo. To jem i zmykam. Mam nadzieję, że
wysepki znowu i będę się przesiadać. Cieszę się, bo już mam też i serdecznie dość tego wszystkiego. Te odgłosy potem tego motora działają naprawdę na nerwy, plus deszcz w nocy na tą blachę. Tak ja mówię, co mnie tak pożerę? Cały czas ubrana jestem. Gdzie mnie te komary gryzą? Wieczorem się ubieram, a to w kiblu. Tam normalnie jest cała plaga, a w dzień jest zagaszone światło i się nie widzi ich. Normalnie całą dupę mam pożartą. Ale tak dobitnie, to mnie już 2 dni temu żarła myszka i się nie goi. Zapaliłam, że olejkiem na mnie nasmarowałam. I tu też, bardzo źle się goi. Jak komuś się nie goją rany, a mi się goją, to ma przerąbane. Tutaj bardziej gryzie niż na tym Eduardo, bo on wolniej płynie. Dlatego. Mój pokład już znacie, przejdę się zaraz na dół. Pokażę, jak wygląda tam kuchnia, może wejdę do ładowni, gdzie kury karmię. Śpię tutaj ja jeszcze jakiś typ. I przejdę się na dół, bo tam cała reszta bytuje. Ja nie wiem, czy ja na nielegalu tutaj śpię. Cholera wie. Nie obchodzi mnie. Pytałam się, mogę. Pokażę wam może troszkę do ładowni i gdzie kury karmię codziennie. Tutaj żyje kura. Oznaczone kocina, tak? Pani narysowana, ale pan wydaje. Już mają wszystko posprzątane, bo dzisiaj ludzie się zmywają i to jest słynna awiena, czyli mąka do zaklepywania wody. I czasem grillują. Tutaj też są umywalki i kible, tak jak piętro wyżej. Tak to wygląda. Ludzie mają gdzieś tak czy siak piorą i suszą, bo co mają robić, jak tyle dni płyną. I tutaj ten pułap wygląda tak. Ja tutaj pierwszy dzień byłam, a potem się przeniosłam piętro wyżej. Można obejść całe. Kible te same. Ktoś mieszka, to zazwyczaj jakaś tablica wisi albo flaga. Także ludzie dają znać, że tam mieszkają. Tutaj po schodkach, widzicie? Po tej skarpie. Nie ma nic utwardzonego, nic wybetonowanego, tylko takie schodki w ziemi zrobione i to wszystko. Dopływam do jakiejś większej miejscowości, może sieć będę mieć wreszcie. Smyczą palety, kontenery, nie wiem czy puste, czy pełne. Na dole, na załadowni jedynie trochę kury, butle z gazem, ale nie wiem, czy to do własnego użytku, czy tak. Takie wielkie, one są prawie jak ja. Takie wielkości są te butle, także poważne wielkość. Jakieś worki smyczą, rzeczy, ale niewiele. Jak na taką wielką barkę, mało. Może, że w drugą stronę będą więcej brali. A tam z tyłu to i bagier. Beczki. Tak wygląda ten najniższy pułap, czyli załadownia.